No i długo oczekiwany na żywo Marcin Wrzosek. Witaj, Marcin. Dzień dobry. Zadowolony, szczęśliwy? Bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Kamień serca mi spadł, bo nie powiem, każda walka Anity to jest bardzo duża dawka stresu dla mnie. Sylwia Firlej, wielka niewiadoma, mimo że żeście jakiś czas temu mieli okazję się konfrontować na niwie amatorskiej, ale jednak zawodostwo to zawodostwo. Troszkę się bałeś? Mówię tak jak przed każdą walką, no, czuję stres, no mówię, to nie mogę tak wpłynąć na to, co się dzieje w klatce, ale wiem, że Anita potrafi się tam odnaleźć i naprawdę dała dzisiaj świetny występ, po profesorsku to rozegrała i nie dała sobie przeciwniczce żadnych szans praktycznie. Bardziej o siebie się boisz, czy o Anitę w takich walkach? Wiadomo, że to jest jednak płeć piękna i o siebie się człowiek nie martwi w ogóle. Huśtawka takich nastrojów, bo poprzednio wiadomo, porażka była, a teraz zwycięstwo to buduje chyba, co? No tak, no oni to potrzebowała trochę tego zwycięstwa i na szczęście bardzo ładnie to poszło i na szczęście nic się złego nie stało i wyciągnęła zwycięską ścieżkę. Tak króciutko, jeśli chodzi o jej techniczną stronę walki, ta kontrola w parterze, to wszystko dobrze wykonała? Były jakieś błędy? W ogóle dostrzegłeś cokolwiek? No tam jeden czy dwa, ale nie będę tutaj teraz mówił. Dobra, dziękuję bardzo, musimy lecieć, więc widzimy się następnym razem. Marcin, jeszcze jedno pytanie. Podobno 70 kg z Borysem, nie schodzisz, nie ustąpisz ani na krok? Absolutnie nie. 70 kilo. 70 kilo, a ja już widzę, że dobrze już wyglądasz. Jestem bardzo blisko. No to jestem w zasięgu już. Jesteś w zasięgu? Kiedy będziesz, powiedzmy, już w tej szczytowej formie jeszcze? Myślę, nie chcę też za bardzo, jestem teraz w rewelacyjnej formie, ale nie chcę tego za bardzo przyciskać teraz, no żeby nie przestrzelić. Powolny progres, 4 tygodnie jeszcze zostały, więc jeszcze tego trochę czasu. Największym błędem, co można zrobić, to wystrzelać się i przetrenować się.